Witam serdecznie w 50. kurwa chyba trzecim odcinku. Pokaż co potrafisz. Po raz czwarty goszczę Orzeszka, który pokazuje i opowie i przekaże wam informacje na temat tego oto czołgu, czyli 9. Heavy Tank angielski. Jeszcze nie pokazywałem go, ja w ogóle dopiero mam 8, więc daleko mi do niego. Jest to czołg specyficzny, gdyż w zasadzie według właśnie Orzeszka dopiero zaczyna się nim dobrze grać z najlepszą lufą. A to czemuż to właśnie Orzeszek opowie? No to właśnie, zaczyna się grać nim najlepiej dopiero z najlepszą lufą, ponieważ tak grać 9 tierem, mieć tam no 220 penetracji, to może się wydać wystarczająco, ale w starciu z takim ST1, dajmy na to E7-5, skontowanym, to dla mnie nikt mi nie powinien wmawiać, że to jest wystarczająca ilość. Bo wiadomo, jak jest skontowane E7-5, to są takie chwile, że i przykładowo ISM-7 da się odbić, nie? A działko właśnie tego FV-a, Conquerora jest z 10 tieru brytyjskiego, czyli właśnie jest FV-215B, która ta lufka jest zarąbista, ma bardzo dobrą celność, dobre przeładowanie na 10 tierze będzie jeszcze krótsze, a tutaj bez wentylacji jest 9,06 sekundy, czyli to jest bardzo dobre przeładowanie. Z penetracją tutaj 269 i 400. Działo najlepsze AGS to już jest masakryczny czołg, tylko tu robię właśnie główny błąd, że jadę w pierwszej linii, nie? No to jest czołg dla mnie drugoliniowy, ale jakbym tu zobaczył coś takiego jak właśnie 7-5, to raczej bym poczekał na to, na jakieś inne czołgi, nie wsparcia, żeby jechać go po prostu gdzieś. A w porównaniu reload tego czołgu, a 9 tieru tego przed amerykańskim E5, to który ma lepszy reload, ten czy ten? Wiesz co, ten ma lepszy reload, bo jak dobrze pamiętam, to M103 ma jakieś 10 sekund, bo jeszcze go, dopiero do niego jeszcze dążę, bo coś, po prostu nie chce mi się grać T32. No i jak gram u kolegi, to tam pamiętam, chyba miał 10 sekund czy coś takiego. Teraz powiedzieć samo o tym czołgu, no to jak może w tym filmiku to nie będzie dało się zaobserwować, to on jest bardzo miękki, jak się go kupi, to wieże, działo, kadłub, wszystko ma z 8 tieru. To jak zobaczyłem, to szczerze mówiąc popatrzyłem dobrze do garażu, czy nie kupiłem tego samego czołgu, bo on jest identyczny. Wieża ta sama, kadłub, działo, gąsienice, wszystko. Po prostu zmienia się wieżą i działem. A co do samego tego czołgu, tutaj właśnie myślałem, że ten Super Pershing dobije to lowa, to go chciałem zostawić, ale ding, no to jego pech. Aha. Oczywiście mapka Klasztor. Jak widać XVM pokazuje, że macie przejebane 25% szans na zwycięstwo. No. Czyli źle. Meczyk już 4-7 dostajecie w dupę. No ale zauważyłeś, 8. Że właśnie 4-8, że dostajecie w dupę, że nikt nie pilnuje za bardzo drugiej strony, jakiś mecz tam był. O, to się jest jakaś miejscówka, tak? Tak, no tutaj sam zauważyłem to, nie, że tu można wyjechać, to 50-120, szczerze mówiąc, albo był, chyba on był wystrzelany, no bo teraz się wystrzela na tym czołgu, na tym ISie, teraz hit w gąskę, no i ja go będę powoli bił, ale całego go nie zjem, bo ktoś mi go dobije, jak miał 700 HP. A do samego czołgu to powiem tak, on nie wybucha, ale jest, jak się patrzy od przodu, to jest prawy reflektor. Centralnie nad nim to prawie hit za hitem pada amunicja. Po prostu się psuje, a nie wybucha. Ten czołg mi chyba ani razu nie wybuchł, tam na jakieś chyba 200 ileś bitew, ale bardzo często amunicja pada. Czyli jak na razie dostałeś trochę tych już obrażeń, dostałeś, a nadal masz prawie full HP, nie? Czyli no na razie mam prawie full. Czyli to jest fuks, czy po prostu ten czołg jednak dinguje, rykoszetuje, czy jak to jest? Nie, wiesz co, to był dość duży fuks, bo jak ja mówię, to jest podwozie z 8 tieru, on ma chyba 130 pancerza z przodu na podwoziu, a nawet górną belkę da się przebijać, no tylko trzeba tam jest jakieś 240-50 penetracji,
A jeszcze powiem tak ciekawostka, jak się patrzy prosto na wieżę, to po lewej i prawej stronie są takie mocno skątowane płyty. Ludzie mogą nie wiedzieć, że to jest miękkie, ale tam prawie hit za hitem wchodzi. To jest taka ciekawostka. No tylko trzeba mieć oczywiście jakieś 220 pełen pracy, nie? No. A powiedz, porównując jakiś inny dziewiąty Heavik, to czy na korzyść wychodzi ten czołg, czy jednak rosyjskie czy niemieckie są lepsze? Wiesz co, ten czołg no jest, może można powiedzieć, mieszanką ISA 8 z M103, czyli ma miękki pancerz, ale zarąbiste działo. Aha. No, jak tam przeważnie mówią ludzie, że czołgi nie ma lepszych i najlepszych, tylko są na każdym tierze czołgi równe, mają swoje atuty, swoje wady i. A, tu ładną No. strzelnicę nawet miałeś. No, tutaj właśnie Fuchs, akurat dobrze, że w to miejsce pojechałem, to T95 nawet dobrze się obroniło. Tutaj Ale zjechałem jak sobie dostałeś źle. 600 HP za zjechanie? No właśnie nie wiem, co No, tam taka było. mała góreczka w zasadzie była, no bez przesady. I tu No jeden właśnie. V1 z... A, on jest tyłem obrócony. On jest tyłem, ale później zobaczy, że miał szansę ze mną to wygrać, ale nie wyszło mu. Aha. No tutaj jest już 11-11, wyrównaliśmy. Mam 5100 damage'u jeszcze. To T95 widać, że takie ogarnięte dosyć było. Nie wiem, ile tam on ma tam efektywności czy coś, Który ale czołg? T95 co został teraz. No, prawie 1400 No to on był efektywność. też w miarę ogarnięty. No i po prostu poradził sobie, nie? No, Z no, no, no. tym super pershingiem. Ja teraz. No, nie będę spoilerował, wyjadę sobie, miałem zamiar wyjechać na górkę jak najszybciej, żeby ten E75 mógł się wrócić i zabić tego T69. Tu chyba pierwszy hit, co strzelę, to jakiś sfailowany był, nie wiem, czy mi wtedy ping skoczył, czy FPS miałem mało. Muszę reinstall kompa zrobić, bo mam coś zapchany wszystkim, nieważne czym. No, a ten dziesiąty tier, czyli ten, który za niedługo będziesz miał, no to on charakteryzuje się niesamowitym reloadem, nie? On chyba tam ma. Tak, on ma dobry reload, ale go znerfili jeszcze w ostatnim patchu. Ja tutaj się bałem, że ten T69 nie dobije, ale skończyły mu się naboje. To On nie znaczy jeden mu ładuje. został i teraz nie dobił, ale powiem wam, że ten. Jakby tak stać i kampić, przykładowo, to on potrafi dość dużo zrobić. Bo teraz nie mówmy, bo każdy kampi, tego się nie trzeba wstydzić przyznać, tylko no, nie kampić bezsensownie w bazie, nie? No. A moduły przykładowo, jakie na ten czołg polecam, no to ja mam wentylację i dosyłacz, ale i mam jeszcze stabilizator, nie lornetę, ale właśnie zastanawiam się, czy nie zmienić. Tutaj będzie fajna akcja z tym A75. Przydała się snajperska zaleta tego działa. No, ładne skupianie, dobre. Czyli mówisz, że chciałbyś wykorzystać też to, że celne jest to działo i szybkie, i No po tak. prostu założyć lornetę, tak? No tak, nie, tylko chodzi o to, że Bo stabilizator w zasadzie wtedy nie jest tak bardzo nie jest potrzebny. potrzebny na ten czołg, bo on ma dobry stabilizator w dziale. Tu też miałem fuksa, że ten 75 mnie nie przebił, bo 4 HP! teraz zacząłem się kręcić, no i odbił, odbił w A, bok strzelił. jest. No ładnie, ładnie. No, 7 pocisków mi zostało, Oczywiście, ale tej no, arty już nie trochę dobiję. fuksu, ale już widzę, dochodzi do 7000 damage'u. Exp w tym meczu jest tam w okolicach 2200 chyba bodajże. No, 2250 było chyba. Tutaj coś stanąłem, nie wiem A ty czemu. mówiłeś jeszcze, że chciałeś powiedzieć o jakiejś ciekawostce. Czy już powiedziałeś o tym? No, powiedziałem o tej ciekawostce, że kupujemy tak jakby ten sam czołg na początku. Aha, czyli to było. Ale powiem wam, że ta lorneta to jest dobre przystosowanie do czołgu. Znaczy, przystosowanie, źle słowa dobrałem. Po prostu dobra jest do tego czołgu lorneta. Ponieważ mamy wtedy większe szanse wykorzystać działo, które zostaniemy sami na mapie, staniemy sobie za jakimś krzaczkiem, oczywiście tam 15 metrów, czy ileś to jest, włącza nam się lorneta i będziemy wrogów widzieli wcześniej niż oni nas, nie? Ale to nie jest też, pamiętajcie, że kurde, to nie jest tak, że samemu można wygrać bitwę. Ostatnio miałem bitwę bad chatem.
Wystrzelałem wszystkie pociski, miałem 6700 damage'u i dwa czołgi zostały. Patrzę po bitwie. Jakiś, no i tam był jeszcze ja, dziesiątka i 7. Patrzę na ISA 7, no i dobra, miałem na ISie 4, tam ISie 7 600 średniego damage'u na bitwę, nie? To zależy, jacy gracze się losują, bo jak zauważyłem, to matchmaking ostatnio, znaczy ostatnio, cały czas to nie losuje graczy ze sobą, tylko czołgi. No. Właśnie tu jest błąd. Ja bym przykładowo chciał, żeby Wargaming zrobiło coś takiego, że po prostu statystycznie połowa jakichś kompletnych noobów i połowa, wiesz, jakichś lepszych graczy, żeby to było wyrównane bitwa, No, nie? zgadzam się z tobą i czasami bywa tak, że jak cię rzuci strasznie, to ciężko jest ten mecz po prostu wybrnąć na swoją korzyść. Sześciu zabiłeś specjalista, co tam jeszcze dostałeś? Specjalistę chyba, snajpera, nie, stalowej ściany chyba nie dostałem. Spartanina dostałem, o. Ale Chyba ja Spartanina. zauważyłem, że ty masz też chyba dziewiątkę już meda, nie? Nie, meda nie mam dziewiątki, mam tego, jak on Ósemkę. się nazwał. Nie, ja nie mam ósemki, ja mam tylko piątkę. Aha, to źle się połączyłem. Dobra. No to nic. Dzięki. Fajnie się oglądało ten meczyk. Ja właśnie też idę w stronę tego czołgu. Dopiero mam ósemkę, więc trochę jeszcze mi brakuje, ale widzę, że to jest taki medo heavy. Będzie się fajnie nim też mi grało. I jedna wskazówka, zbierać 500 tysięcy kasy i jak najwięcej free expa na działo i kupić sobie drążki, no drężki skrajne, tam jakoś inaczej to się w Anglii nazywa. Aha. Dobra. No to nic. Dzięki. No i tyle. Orzeszek pokazał, co potrafi. No i trzymajcie się. Cześć.